No, mieszkam tu ponad 20 lat. No, z klatki schodowej jest wejście do mieszkania, do przedpokoju, gdzie się mieści pokój, mieszkanie 9 i mieszkanie 10. Tutaj po tej stronie jest moje mieszkanie, a po lewej stronie mojej ręki jest mieszkanie inne, numer 10. W miesiącu wrześniu przyszli interesenci, zbadali sprawę, w tym czasie mnie nie było w domu. Po pewnym czasie przesłano mi fakturę, która opiewa się na kosztach pokrycia za światło. W kwocie 2440 zł. Natomiast wewnątrz nie byli ci z elektrowni, a przyłącz jest skierowany i podłączony do mieszkania numer 10. To jest właśnie ten, ta wnęka na liście, który się podłączył z sąsiad, który kablem przyłączem doprowadził po ścianie od strony korytarza przebicie przed ścianę do przedpokoju, który łączy dwa pomieszczenia. Idzie przyłącz do futryny, który przebity jest do mieszkania numer 10. W tym mieszkaniu numer 10 mieszkał lokator. Nie wiedziałem o tym, na jakiej on zasadzie miał prąd, a w miesiącu grudniu 2016 roku wyprowadził się. Napisałem pismo do elektrowni. Zażalenie. Trzykrotnie działałem w tej sprawie, nic z tego nie wychodziło. Od tylu lat, co żyję i nie miałem konfliktu z prawem.